Siemanko, Szymon Bytniewski, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pytaniami, które biegacze zadają, a nie powinni zadawać. Jako biegacze zawsze chcemy być lepsi, zawsze chcemy dążyć do poprawy swoich wyników, swojej wydolności, swojej formy, swojej sylwetki itd. To jest normalne. Teraz w dzisiejszych czasach, mając dostęp do social media, możemy skorzystać, możemy zapytać o wszystko, możemy skorzystać z porady specjalistów, możemy skorzystać z porady ludzi, którzy są troszkę bardziej doświadczeni, którzy przebyli daną kontuzję, którzy biegali w danych butach i tak dalej. Ale są pytania, które według mnie są troszkę nie na miejscu albo totalnie nie na miejscu i nie powinniśmy ich zadawać. Pierwszym takim pytaniem jest, jakie powinniśmy mieć tętno. No to może wiedzieć tylko wróżbita Maciej, bo tak naprawdę osoba z zewnątrz nie będzie w stanie nawet na podstawie naszych wyników, tego po ile biegamy, i tak dalej, stwierdzić, jakie powinniśmy mieć tętno. Najlepiej jest pójść do firmy, która się tym zajmuje, wejść do nich na bieżnię mechaniczną, założyć tą całą aparaturę, zrobić testy, poprosić ich o wyznaczenie stref tętna i wtedy będziemy wiedzieli, jakie powinniśmy mieć tętno. Tętno może się obniżać w związku z wytrenowaniem, tętno może się podwyższać wtedy, gdy jesteśmy niewyspani, gdy jesteśmy poddani większemu stresowi, nie wiem, w pracy, w domu, gdy mamy kaca, gdy się nie wyśpimy, gdy jesteśmy przemęczeni. Na tętno i na nasz organizm wpływa bardzo wiele czynników, dlatego Zenek czy Helenka z Facebooka nie zawsze będą wiedzieli to, jakie powinniśmy mieć tętno. Równie dobrze nie będą o tym wiedzieli profesjonalni zawodnicy czy profesjonalni trenerzy, nie widząc nas i nie mając pod ręką naszych badań. Drugie pytanie. Jakie buty powinniśmy kupić? Nie neguję tego, że chcemy zaczerpnąć opinii, jakie marki polecamy, jakie buty w teren, jakie buty na asfalt, jakie buty na 5, 10, półmaraton, maraton i tak dalej. Natomiast jak chcę zacząć biegać, jakie pierwsze buty kupić, to jest pytanie totalnie nie na miejscu, ponieważ my powinniśmy iść do sklepu, przymierzyć buty. Jeżeli naszemu kumplowi, który biega 20 lat, ma za sobą wiele maratonów, służą tylko ASICSy, to niekoniecznie nam będą służyły ASICSy. Jeżeli nasza koleżanka z pracy biega tylko w Nike, nam mogą służyć lepiej Adidasy czy New Balance, dlatego według mnie dużo lepiej jest iść przymierzyć do sklepu specjalistycznego. Nie zawsze możemy polegać na fachowym doradztwie, fachowej opinii, ponieważ to często bywa różnie z tym i o tym przed tym również przestrzegam. Natomiast jeżeli przymierzymy buta i on będzie nas uwierał w którymś miejscu, to on się nie rozejdzie. To nie są buty do garnituru, tylko to są buty do biegania. My od razu musimy poczuć, że to będzie but wygodny. Może troszkę niecenzuralnie powiem, że to musi być miłość od pierwszego włożenia, czyli po prostu musimy wiedzieć, że ten but będzie dla nas, będzie nam służył i będzie wygodny. Kolejnym pytaniem, zostając przy tematyce obuwia, jest to, jakie startówki kupić. Czy Adiosy, czy Bostony, czy Vaporfly'e, czy Nexty, czy Saucony, czy New Balance, to tak naprawdę rozstrzał buta startowego jest bardzo duży, natomiast musimy pamiętać, że jeżeli my biegamy maraton 4 godziny, to my niekoniecznie będziemy potrzebować buta startowego, ponieważ but startowy to jest but, który pomaga zawodnikom biegającym na prędkościach 2,50 i mniejszych do 3,30, 3,35. Ewentualnie 3,40. But startowy ma zawsze mniejszą amortyzację, to narazi nas organizm na kontuzję, mogą nas zacząć boleć kolana, mogą nas zacząć boleć achillesy, łydki, czy wyżej, dwugłowe, nawet kręgosłup, ponieważ te buty mają bardzo małą amortyzację, są bardzo dynamiczne, bardzo lekkie i nie zawsze sprawdzają się wśród biegaczy amatorów. Oczywiście nie chcę nikogo urazić ani obrazić, jeżeli ktoś ma taki kaprys i ma taką chęć, może zakupić buty startowe, natomiast polecam w nich zrobić jakieś 2-3 szybsze treningi, ponieważ często but startowy lubi obetrzeć w jakimś miejscu, czy po prostu wtedy przekonamy się, czy rzeczywiście potrzebujemy tego buta, czy nie. Kolejnym pytaniem często zadawanym na forach internetowych jest to: boli mnie kolano, boli mnie pięta, boli mnie stopa, boli mnie tu, boli mnie tam, co mi jest, czy odpuścić bieganie, czy nie odpuścić biegania i tak dalej. Oczywiście są ludzie, których bolało w podobnym miejscu, natomiast każda kontuzja ma inne podłoże, każda kontuzja ma inną przyczynę i według mnie zawsze powinniśmy polegać na opinii fachowca, na opinii fizjoterapeuty. Fizjoterapeutów jest naprawdę w każdym mieście bardzo wielu. Jedni są lepsi, jedni są gorsi, natomiast pamiętajmy o tym, że zawsze chcą nam pomóc, oni nie zawsze są naciągaczami. No, oczywiście od reguły zdarzają się wyjątki, ale przede wszystkim ich celem będzie to, żeby oni nam pomogli, żeby nas przestało boleć. I to, że ludzie nam skomentują, że boli nas pięta i to na pewno jest Achilles, albo to na pewno jest ostroga piętowa, albo to na pewno są złe buty, albo tak naprawdę to, że nas boli, to się nic nie dzieje, możemy biegać dalej, ja zabiegałem ból i nic mi nie jest, tak? Jedni zalecają chłodzić, jedni zalecają fale uderzeniowe, jedni zalecają trzymać w cieple, jedni zalecają okłady z sałaty, inni piwko. W każdej poradzie może być ziarno prawdy, natomiast nie polegajmy na poradach z internetu, wyssanych z palca, czy wyciągniętych z tego, że zamieścimy zdjęcie, pokazując, gdzie nas boli, tylko po prostu zaufajmy ekspertowi i idźmy do profesjonalisty, on na pewno nam pomoże. Ostatnim pytaniem, które często się pojawia niestety lub stety, jest to: jaki żel na 5 km, na 10 km? Żaden. Na 5 km nie będziemy mieli czasu jeść żeli, ponieważ nie zdążymy nawet jak zjemy ten żel na drugim czy trzecim kilometrze, to my go poczujemy w brzuchu dopiero jak wrócimy do domu, albo dopiero jak będziemy, nie wiem, już się przebierać po biegu. Przyswajanie żelu mimo wszystko troszkę trwa, to są bardzo łatwo, bardzo szybko przyswajalne cukry proste, natomiast podczas biegu na 5 czy 10 km, nawet jak trochę zgłodniejemy, no to damy radę dobiec do mety. Nie tracąc czasu na zajmowanie się jakimiś pierdołami typu otwieranie żelu, wyciąganie go z kieszonki, otwieranie żelu, jedzenie żelu, patrzenie, czy jest świetniczek, czy nie, co się stanie, jak go wyrzucimy na trawę albo nie wyrzucimy na trawę, tak? To są pierdoły, którymi nie warto się zajmować. Inna kwestia to jest półmaraton i maraton. Wtedy już powinniśmy przyzwyczajać organizm troszkę do żeli na treningach i wtedy te żele nam rzeczywiście mogą pomóc. Jeżeli macie jakieś pytania, na które często trafiacie, a według Was wydają się troszkę dziwne, napiszcie również w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania czy sugestie a propos następnych odcinków, czy ogólnie kanału, również bardzo chętnie je zobaczę pod tym filmem. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być z filmikami na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku.